i niedowierzanie Niemcy znowu to zrobili z Polakiem z Robertem Lewandowskim jak tak można tak naprawdę no właśnie co takiego się wydarzyło o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wycie także na mojego fanpage'a na Facebooku zarejestrujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie Niemcy znowu to zrobili jeśli chodzi o Polaka jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski jest krytykowany w mediach niemieckich. Za co? Za to, że praktycznie pojechał odebrać nagrodę dla tutaj najlepszego piłkarza 2020 roku do Dubaju. Dokładnie pojechał na galek Lob Soccer Awards. No i tutaj media niemieckie nie pozostawiają suchej nitki na Robercie Lewandowskim. Piszą wprost, Bild niemiecki pisze wprost, czy musiał tam polecieć. Tak, pisze Bild po prostu na temat podróży Roberta Lewandowskiego. No to i warto wspomnieć, że Robert Lewandowski nie pojechał do Dubaju na wakacje, tylko pojechał właśnie odebrać tą nagrodę i był tam raptem dwie doby, tak, 48 godzin. To też nie jest sytuacja, że on sam tam praktycznie poleciał, bo pojechała tam praktycznie cała śmietanka piłkarska, a więc pojechał tam też Cristiano Ronaldo i Kerkasijas, Robert Lewandowski, Messi, z tego co się orientuje. Natomiast no, media niemieckie piszą w ten sposób, cytuję za bildem, Gianni Infantino w czasach pandemii przyleciał Specjalnie ze Szwajcarii do Monachium, by wręczyć Robertowi Lewandowskiemu statuetkę dla najlepszego piłkarza FIFA. A teraz, by zdobyć znacznie mniej prestiżową nagrodę napastnik Bayernu, wybrał się w podróż przez pół świata. Koniec cytatu. Tak właśnie pisze Bild, tak? czyli, jakby, Bild tutaj, jakby po prostu stawia na szali. Także są statuetki ważniejsze, mniej ważne i nieistotne. No, i tutaj, ta po prostu statuetka, jakby ona nie była taka istotna, według właśnie Bilda. No, ja powiem w ten sposób, że absolutnie się z tym nie zgadzam, bo to nie ma znaczenia, czy po prostu taka statuetka, czy też inna. Ja bym powiedział wręcz odwrotnie, że Robert Lewandowski jest bardzo właśnie często niedoceniany. I to, właśnie, super sprawa, że tutaj właśnie doceniono go, chociaż żeby na drugim końcu świata eee, także doceniono praktycznie umiejętności tutaj Roberta Lewandowskiego. No i że otrzyma tą statuetkę taka, pojechał tam jakby honorowo, gościnnie, żeby odebrać praktycznie tą statuetkę, nie pojechał na wakacje, to jest zupełnie inna sytuacja. Mało tego, media niemieckie tak naprawdę zahaczają o kwestię koronawirusa. I tutaj właśnie media niemieckie mówią o tym, że jakby w Niemczech w ogóle jest taki instytut, on się nazywa Instytutem Roberta Kocha i ten instytut jakby mówi, gdzie jest zagrożenie, jeśli chodzi o koronawirusa na świecie i tak dalej. Coś takiego jak nasz u nas po prostu taki główny inspektorat sanitarny, takie, taka wyrocznia, można powiedzieć, w Niemczech. No i właśnie tam Dubaj jest bardzo wysoko sklasyfikowany, jeśli chodzi o ryzyko zarażenia się koronawirusem. Właśnie Dubaj i ten rejon. No i od razu po prostu tak pojawiły się informacje, że pojechał tam, że może przywieźć faktycznie koronawirusa, a zaraz ma ruszać sezon, bo już przecież 3 stycznia jest pierwszy mecz z Mainz. No i też ciekawa sytuacja, ponieważ dla ludzi, którzy wróciliby właśnie z podróży w, z Dubaju do Niemiec, do Bawarii, oni musieli Chcieliby przejść praktycznie, czy muszą przejść dziesięciodniową kwarantannę. No więc, skoro Robert Lewandowski tam poleciał i teraz wróci do Niemiec, będzie musiał po prostu przejść dziesięciodniową kwarantannę. A wrócił chyba tam 27 czy 28 grudnia no to praktycznie powinien wypaść na te pierwsze mecze, na ten pierwszy mecz z Mainz. Potem jest bodajże z Borusem Muszę gadba kolejne spotkanie, więc nie powinien wystąpić. Okazuje się, że nie, ponieważ jakby ten przepis nie dotyczy wyjazdów służbowych, tak? I wyjazdy, które po prostu są dłuższe niż 48 godzin. Więc tutaj właśnie Robert Lewandowski wystąpi. Nawet tej kwestii wyobraźcie sobie, tutaj udzieliła wypowiedzi rzeczniczka, praktycznie prasowa Roberta Lewandowskiego, Powiedziała w ten sposób, dokładnie, Monika Bondarowicz mówi w ten sposób: cytuję: Robert jest w 48-godzinnej podróży służbowej, i przestrzega wszystkich zasad, oczywiście, że zagra 3 stycznia z Mainz. Tak powiedziała tutaj Monika Bondarowicz, rzeczniczka po prostu Roberta Lewandowskiego, która jej wypowiedź się pojawiła właśnie w niemieckim bildzie. No, ja zawsze mówię, że Bild to zawsze jest tak świetnie poinformowany, że no, oczywiście ja tutaj nie chcę stłumaczyć żadnych teorii spiskowych, ale no, <grych> po prostu nie takie informacje, że tam jest jakaś przepychanka na treningu, Bild już praktycznie o tym za godzinę pisze w, w internecie, czy po prostu następnego dnia już to jest w, w drukowanym Bildzie, także no ja jestem zaskoczonym po prostu jakby prędkością tej informacji, Jakby zawsze mówię, że niektóre po prostu wycieki nie są kontrolowane, jeśli chodzi o Bilda. Wiadomo, że niektóre kluby piłkarskie, nie mówię, że tak w przypadku jest Bayernu Monachium, bo nie mam na to dowodu, ale na przykład niektórym klubom piłkarskim jest na, na rękę i niektóre przecieki są kontrolowane, ponieważ to podsyca pewną atmosferę, czy rywalizację między zawodnikami po to żeby ich zmotywować do jeszcze lepszej po prostu gry jeszcze bardziej efektywnej no Natomiast, tak, czyli Robert Lewandowski nie będzie po prostu podlegał tej kwarantannie, tak, dziesięciodniowej, bo był to wyjazd służbowy. Natomiast, no właśnie, znowu Niemcy praktycznie tutaj, tak jakby deprecjonują wartość tej nagrody, którą Robert Lewandowski zdobywa. To przecież to też jest nagroda, to też jest istotne praktycznie wyróżnienie, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Wiadomo, że ostatnio zdobył FIFA DBS, tak, dla najlepszego piłkarza według UEFA. Natomiast to i tak jest po prostu bardzo duże wyróżnienie, tak, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Moim zdaniem akurat on, tak, jak ta biografia brzmiała, nienasycony, to bym powiedział w ten sposób, że niedoceniony, tak, jeśli chodzi o wszelkie plebiscyty, nagrody. Natomiast Robert Lewandowski powiedział w ten sposób, tak, odbierając praktycznie tą nagrodę, że powiedział w ten sposób, cytuję, to telefon bardzo dużo znaczy, dziękuję trenerowi, kolegom z drużyny, mojej rodzinie, mojej żonie, ale też mojemu ojcu, któremu, którego już z nami nie ma. Nie doczekał moich największych sukcesów, ale patrzył teraz na wszystko, ale patrzył Teraz na wszystko z góry. Tak powiedział tutaj Robert Lewandowski, właśnie będąc w Dubaju. Co ciekawe, no oczywiście pojawiła się tutaj relacja, tak, na mediach społecznościowych, na Instagramie Roberta Lewandowskiego, a także na Instagramie Ani Lewandowskiej. Co ciekawe, na tym wyjeździe po prostu też pojawili się znajomi, tak, bliscy współpracownicy Roberta Lewandowskiego, ale znajomi, przyjaciele z młodości, a więc Kamil Gorzelniak, Tomasz Zawiślak, Marcin Kulczyk, e, pojawili się też po prostu, byli na tym zdjęciu praktycznie w Dubaju. E, no, e, to osoby, które współpracują, tak, no bo pamiętajmy, że tutaj, jeśli chodzi o Lewandowski, no to jest holding, tak, to są wiele firm